4 czerwca wspominamy błogosławionego Michała Giedroycia, zakonnika. Michał urodził się około 1420 roku w litewskich Giedroyciach, w starym i znanym książęcym rodzie Giedroyciów. Był niskiego wzrostu i utykał na nogę. W rodzinnym domu uczono go pracy, modlitwy i umiłowania nauki, którą kontynuował w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdobył tam w 1465 roku stopień naukowy bakałarza sztuk wyzwolonych, czyli filozofii. Następnie wstąpił do zakonu świętego Augustyna, kanoników regularnych, od pokuty. Mimo znakomitego wykształcenia i pochodzenia, prosił o to, by mógł pozostać bratem zakonnym. Nie chciał przyjmować święceń kapłańskich, chciał pozostać małym. Z wielką miłością i oddaniem całe życie służył w kościele świętego Marka w Krakowie jako zakrystianin. Dbał o piękno świątyni, prowadził bardzo surowy tryb życia, mieszkał w małym pomieszczeniu przy zakrystii, pościł, pokutował. Dużo czasu spędzał na modlitwie, zwłaszcza przed krucyfiksem i obrazem Matki Bożej, dziś zwanym Madonną Giedroyciową. Doświadczał od ludzi urągania i poniżania z powodu małego wzrostu i kalectwa, ale też wielu ludzi prosiło go o modlitwę, gdyż uważano, że jego modlitwy są przez Boga wysłuchiwane. Przyjaźnił się z przyszłymi świętymi i błogosławionymi Krakowa. Wśród nich byli Kazimierz, Jan Kanty, Szymon z Lipnicy, Władysław z Gielniowa, Stanisław Kazimierczyk oraz Świętosław Milczący. Michał zmarł 4 czerwca 1485 roku i lud Krakowa od razu okrzyknął go świętym. Jednak dopiero 7 listopada 2018 roku odbyła się jego beatyfikacja przez zatwierdzenie kultu istniejącego od niepamiętnych czasów. W rocznicę 500-lecia jego śmierci ojciec święty Jan Paweł II w okolicznościowym liście napisał m.in. Michał ma czego uczyć nas, współczesnych, jak i przez wieki uczył ludzi przeszłych pokoleń. Wychowany został przy Chrystusie Ukrzyżowanym i Jego Matce, na Ewangelii odczytywanej według ducha serca z krzyżem, bo takim znakiem dawali świadectwo augustianie, kanonicy regularnie od pokuty. A uczy nas tego, czego sam się nauczył, a raczej dzieli się tym, co sam posiadł, mądrością cierpliwości. Mądrość tę czerpał Michał Giedroyć z kontemplacji ukrzyżowanego, która była charakterystycznym rysem jego duchowości. Z żarliwego rozważania męki Chrystusa, której objawiła się najpełniej miłość Boga do ludzi, rodziła się w nim miłość bliźniego, którą świadczył niezmordowanie i duch surowej ascezy. Tradycja mówi, że Chrystus udzielił mu niezwykłego przywileju, o jakim czasem tylko wspominają hagiografowie, pisząc życiorysy świętych. Jezus przemówił do niego, zatwierdzając prawidłowość tej drogi, którą błogosławiony Michał szedł przez życie w ukryciu pokory, rozświetlonej miłością dojrzałej modlitwy. Bądź cierpliwy aż do śmierci, powiedział Chrystus, a dam ci koronę życia. Michał Giedroyć wytrwał do końca, wierny Chrystusowi i jego matce, wierny powołaniu zakonnemu, wierny regule, której realizacji podjął się przez śluby zakonne. Wierny także posłudze zleconego urzędu zakrystianina, skromne zadania wypełniając w wielki sposób. Umartwiony przez szczególne pokrewieństwo z krzyżem, znalazł w nim najprostszą drogę do nieba. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Michała do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.